Cześć, witajcie, jestem XYZ, to jest kolejny odcinek Shorta. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o jakże najkochańszym teraz w filmie polskim, jakim są Kamienie na szaniec. Oczywiście, no jest jakby ekranizacja pewnej książki pod tym samym tytułem, no ale... Cóż ma film do książki? Znaczy, cała jakby treść jest, można powiedzieć, dobrze odwzorowana. Lecz jeśli chodzi o część psychiczną tej książki, to przesłanie o tych bohaterach, jacy oni to nie byli, to gówno z tego jest w filmie. No, można sobie tutaj nawet zobaczyć przykład Zośki. Zośka to był taka dzisiejsza ciota. Tak, no, znaczy nie wiem, czy wypada tak mówić o takich ludziach, ale po prostu się tak zachowywał jak taki dzisiejszy Dawid Kwiatkowski. Dlatego go też tak nazwali damskim. A tutaj w filmie, kurwa, Trypsona powinni zatrudnić za niedługo, bo... Co za chorzy ludzie. Dobrze, że nie ma. Nie ma tutaj już... Nie, ja nie chcę słuchać o tym filmie, bo jest mi bardzo zły. Jeszcze najbardziej mnie martwi to, jak to teraz postrzegają nastolatki. Nie wiem, czy już wiecie, ale na Facebooku jest głupia grupa Kwiatonators. To jest, są fani Dawida Kwiatkowskiego i tak dalej. No ale ku mojemu zdziwieniu parę dni temu powstał Kamienionators. Kamienionators. Chuj wie. No mówię, film jest zły. A niestety nie pokażę ani jednego zdjęcia z tego filmu, ponieważ YouTube się tak dużo do mnie przyczepia, że po prostu ostatnio za orgazm mi zablokowali film, a kiedyś za zdjęcie One Direction, więc no wiadomo, no, nikt nie wie, o co chodzi, ale o to chodzi. To było na tyle. Dzięki! Jeśli się podobało, zasubskrybuj lub obejrzyj więcej moich filmów. Nara.